To tak jak powiedziałem, to jest właśnie to, co żeście oglądali, włókno mikrofibry. Takim samym jest, takie włókna są również w tym platypusie. On jest trochę lepiej przemyślany. Dlaczego? Bo już nie potrzebujemy do tego pokrowca. Spójrzcie, jest tu korek, który po prostu nam zakrywa wlot nasz, gdzie są włókna mikrofiber. I tu wkręcamy butelkę PET i również ciśnieniowo przepłukujemy wodę, uzatniamy ją ściskając. Z drugiej strony po prostu mamy ścieka nam. Podoba mi się po prostu obudowa tego, podoba mi się ten system. Te włókna mają przepustowość chyba też około 10 tysięcy litrów i mają otwory, raczej zatrzymują zanieczyszczenia wielkości 0,2 mikrona. Czyli większość zanieczyszczeń biologicznych bakterii zatrzymają, wirusy niestety nie zatrzymają. Każdą wodę przepuszczającą te chwili trzeba przygotować. Ja wam to puszczę, zobaczcie sobie. Mnie się podoba to, że ja to wsadzam w kieszeń i ja już nie muszę mieć specjalnego pokrowca, specjalnych elementów do wyczyszczenia. W domu po prostu przepłukujemy podobnie po drugiej stronie. No to w tą stronę teraz. Jaka to była firma? Platypus. Słucham? Tak, konkurencja sobie radzi. Wiecie, na rynku turystycznym jest bardzo dużo filtrów turystycznych. Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Te przepływowe mają o tyle są moim zdaniem, to jest moje zdanie, dobre, że możemy po prostu przepuścić przez nie wodę dzięki olku.